Radio Wrocław Kultura Teatr Pierwsi goście dziś w studiu, Maciej Tomaszewski, Ernest Nita, witajcie. Dzień dobry panu dzień dobry, państwu. panu, dzień dobry państwu. Aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu, pan Ernest od 1 września ubiegłego roku jest nowym aktorem Teatru Polskiego, no ciągle nowym, można powiedzieć. powiedzieć, a pierwszy raz w studiu Radio Wrocław Kultura, Maciej Tomaszewski, Wrocławski Teatr Współczesny na co dzień. Nadal tak. Ale I... gościnnie w Teatrze Polskim. Tak, od pewnego czasu, od września. Panie Maciej, zdarzyło się wcześniej grać w Polskim? Nie, nie, nie. W Polskim nie grałem, w różnych innych naszych tu wrocławskich teatrach jak najbardziej, natomiast w Polskim nie. No proszę, debiut się trafił. Tak, z całą sympatią do tego teatru. Ale te, ja taki jestem bardziej kameralny, e, czyli ta scena współczesnego bardziej mi odpowiadała, a mnie zawsze przerażał e, liczba osób w zespole i że to potężny taki budynek. I ja się w tym współczesnym jakoś tak lepiej czułem e, przez całe życie. No ale tutaj nie ma siły. Wielka postać, czy wielkie rulsko można powiedzieć, Juliusz Słowacki i ksiądz Marek, e, też niezła rola napisana przez dramatopisarza dla Kosakowskiej. Czyli dla pana Ernesta. Jeszcze tylko dwa słowa: może jeszcze pan Maciej Szczecin, prawda? Pochodzi pan ze Szczecina? Tak. A pan Ernest Radomsko, tak? Radomsko, tak. Zademysł Różewicz. No właśnie. Wszystkich braci Różewiczu w tak. A, A Różewicz jest żywy, że tak powiem, w Radomsku? Tak, właściwie to. No jest to, festiwal, może, to wiemy. Jest festiwal, ale jest też na ulicy Kościuszki mural Stanisława. Różewicza, Aha. który chyba jako pierwszy z braci odszedł. No pierwszy Janusz wiadomo, ale to. Tak, ale wieki to temu. No tak, panowie są na pewno bardziej biegli w tym temacie niż ja. <laughs> tak. Nie, no Janusz to sprawa wojenna po prostu. I tak, potem Tadeusz. Wiek, tak. bardzo znakomity poeta. Tak, świetny poeta. Po pewnym czasie ukazał się tomik jego poezji. Ale nie o Różewiczu, ale o równie wielkim pisarzu dzisiaj porozmawiamy, czyli o Juliuszu Słowackim, który. Myśmy się zgadali kiedyś z panem Maciejem Tomaszewskim, że naszą pasją jest literatura. I o tych takich seriach literackich, które w PRL-u były wydawane pięknie, też rozmawialiśmy o Stachurze, między innymi o Gombrowiczu. Pan ma na półce cały czas te serie, panie tak, Macieju, oczywiście. prawda? A Słowacki zdaje się miał nawet lepiej wydane dla dzieła zebrane niż Mickiewicz w takiej szarej, albo może srebrnej twardej obwolicie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, zgadza się. To, nie wiem, czy to nie była złota seria w ogóle ze Słowackim. Ponieważ Norwid, Mickiewicz i Słowacki też były wydawane w takiej papierowej, mało atrakcyjnej formie, z takim drukiem dla, dla młodych osób. Ale potem wyszła chyba ta złota seria, o, o której pan tu mówi. Mhm, może dlatego, że Juliusz Słowacki prawdziwie wybitnym dramaturgiem był. Potwierdzicie to? Tak. Ja miałem przygodę parokrotnie z Panem Słowackim z Kordianem bardzo przyjemną przed wielu laty. Takim mroczne postaci pan tam grał. Proszę? Mroczne postaci pan tam grał. Na przemian, wie pan. Chociaż można i powiedzieć w tej chwili, że może i mroczne. Car papież, byłem tak papieżem, i... takim szatanem, a na końcu carem. Tak, też czasami bardzo chętnie spotykam się z jego poezją. Tu myślę o panu Beniowskim na przykład. Ale jest to bardzo wymagający autor pod każdym względem: i intelektualnym, i formalnym. Tutaj w, w Księdzu Marku, który myślę, który nas tutaj przyciągnął do, do Pana. Jest to wiersz toniczny, potrójnie zestrojony. Proszę Pana, który wymaga odpowiedniej analizy y, formalnej, a potem też specjalnego y, mówienia. Nie ma średniówki, y, są przerzutnie inaczej stosowane niż przy nas odgłosu selapicznym i, tak i tak dalej, Tego bardzo skrupulatnie pilnuje nasz pan reżyser y, Jacek Bąż. Jak się panu, panie chciało uczyło tego tekstu? Y w ciągu ostatnich dwóch lat to jest moje drugie podejście do e, Juliusza Słowackiego. Dwa lata temu, zanim trafiłem do Teatru Polskiego we Wrocławiu... W Zielonej Górze, zdaje się, tak? To tak, było? pracowałem z, z panem Zbigniewem Walerysiem nad e, Kordianem e, i przydzielono mi tam rolę Wielkiego Księcia. E, świetne to było spotkanie, natomiast tak jak pan Maciej powiedział, Pan, pan Jacek Wąż zupełnie inaczej podchodzi do, do wiersza Juliusza Słowackiego. Bardzo podchodzi w taki sposób, jaki nie udało mi się jeszcze pracować w ciągu moich tam 12-13 lat pracy zawodowej. E, aczkolwiek też dostałem postać bardzo mięsistą do zagrania. Tak samo nie jak bardzo. Wielki Książę, tak samo i Klemens Kosakowski jest no, barwną i temperamentną postacią. E, jest, jest pewna trudność w dotrzymaniu tego tempa, które pan Jacek Bunsz narzuca. Jest to no, wykwintny, wykwintna osoba w tej dziedzinie. Mogę, mogę, mogę na moment tylko proszę, wtrącić proszę. się, ponieważ wspomniany kordian przy całej jego, przynajmniej jego bogactwie i trudnościach, którymi trzeba się mierzyć, jednak jest napisany łatwiejszym wierszem do mówienia niż ten nasz tutaj ksiądz Marek. Także z nim tu są większe przygody, myślę i pan, i ja i wszyscy biorący udział mamy, żeby wejść w ten tonik właśnie potrójnie zestrojony. I żeby sprostać tej formie, ale jednocześnie, żeby ta forma nie przygniotła nas i widzów, i żeby spoza niej wyjrzała y, chociaż odrobinka treści. Hmm. To jest bardzo ważne. Treści i relacji, które tak, są międzyludzkich oczywiście. Tak, tak, tak. To tak, proszę, tak, wiemy o tych relacjach rzeczywiście. To jest. Y, y, Jeden z tych dramatów to lata 40. XIX wieku, czyli Słowacki dojrzały już, no za chwilę umrze, do matki Salomei. Pisał, że to jest jeden z czterech utworów, które napisał, które jest w stanie przeczytać przed Chrystusem. Więc to jest też ta dekada mistyczna, dekada ducha u Słowackiego, trudna trochę w percepcji, na czym polegała jego koncepcja. Ale tutaj też no, mnóstwo takich historycznych kontekstów wchodzi w grę, jeśli idzie o księdza Marka. Już pieśń Konfederatów mówi nam sporo, Konfederacja Barska. Mamy tutaj te, to wydarzenie z historii. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed noc mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Tak, to był czas tworzenia przez Słowackiego jego filozofii genezyjskiej. Gdzie ten duch y, oddzielony od y, marności ciała jest najważniejszy, no ale też bardzo niebezpieczny, y, dlatego że y, to jest tak apetyczne, szczególnie dla y, młodych osób, y, ta. Danina krwi, którą trzeba zapłacić, ten duch, który ma uratować wszystko i wszystkich. Oczywiście, kiedy się, kiedy się no, podłożymy pod no, śmierć pod kosę. Mhm. No to niestety pokutuje przez cały XIX wiek i chyba do Powstania Warszawskiego włącznie. Niektórzy to podnoszą bardzo wysoko, że to wspaniale. Ja jestem odmiennego zdania. Wydaje mi się, że to narobiono nam teraz, dzisiejszym nam, trochę krzywdy. Dlatego, że też traktuje się i tę filozofię genezyjską, i między innymi księdza Marka dosyć pobieżnie. Oni wtedy byli w innej sytuacji. Oni nie mieli kraju od wielu, wielu lat. Oni musieli robić coś, żeby zapalić siebie i innych, żeby no, wrócić do, do na, na na stare śmieci no, i na potrzebę takich właśnie sytuacji Juliusz Słowacki trochę wymyślił księdza Marka, ponieważ oryginalnie to była osoba bardzo mało ciekawa. Nawet najbardziej sprzyjający tradycji historycy to mówili o nim w jak najgorszych słowach. Oszust, no, szalbierz, zawadiaka, pijanica i co tam jeszcze. I rzeczywiście istniał taki kapelan Tak, tak, tak. To jest Margian Dołowicz, taka osoba, osoba najbardziej wtedy realna. Ale nie z takimi mocami, nie z, taką, nie z takim przesłaniem. I nie z taką śmiercią. No to tak, bo śmierć to w ogóle była inna. Natomiast współcześni, którzy spotkali się z nimi też w tym barze, no, mówili, że rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej, dramatycznie. Po prostu wyprowadzono ludzi, którzy mu uwierzyli, że on potrafi kilkoma znakami zatrzymać napaść wojsk rosyjskich. No, zostali wszyscy zmiecieni. No. Oczywiście tu jeszcze jest ten kontekst towianiszczyzny czy towianizmu, jak kto woli, hmm. może sobie tak to odmieniać, który jest dość istotny. Słowacki dość, nie, może nie wcześnie, ale no, jednak był krytyczny w pewnym momencie, już zaczął być krytyczny wobec Andrzeja Towiańskiego i to No on odszedł od, tak od nich, odszedł od nich, bo tam m, Towiański z kolei był zbyt uległy wobec zaborców, przede wszystkim wobec Rosji i on chciał z nimi, no, on był tak przepojony tym duchem, nazwijmy go chrześcijańskim, że chciał wybaczać Wszystkim i wszystko, na co nie godzono się, chyba włącznie nawet z, z Mickiewiczem, który też się postawił, ale Słowacki nawet zrezygnował, i wtedy w odpowiedzi napisał e, stworzył swoją filozofię i też napisał księdza, księdza Marka, jak on to widzi. Mm -hmm. Tak to mniej więcej. Ksiądz jest. Marek, sen Srebrny Salomei to są dramaty tak. z tego samego roku. Dzisiaj o 17 w naszym programie Teatr Podrzyjskiej w Legnicy będzie, bo tam wystawiają sen Srebrny Salomei, właśnie w momencie, kiedy wy wystawiacie księdza Marka. Więc bardzo taka ciekawa koincydencja, Panie Erneście, a Pana Kostakowski jest takim szlachciurą. Tak, wydaje mi się, że to jest taki zbiór wszystkich najgorszych cech e, polskiej szlachty. E, ubrany w, w jedną postać Klemensa Kosakowskiego, e, który przy próbie obrony miasta bar prowadzi też swoje prywatne interesy ale też ma jedną bardzo mocną cechę. Jak kocha, to kocha. Tak. Żydzie, ze mną bądź ostrożny, bo mnie Żyda powiesić, to jak, jak w pejsy go trzepnąć. Tak, tak mówi ktoś. Trzeba jakoś Żyda zastraszyć, żeby za chwilę z nim ubić dobry interes. Mhm. Do rabina. Więc on jest, to zresztą w ogóle jest cecha tych bohaterów słowackiego, z tych dramatów, o których wspomnieliśmy, że to są nieoczywiste postaci, te główne zwłaszcza, które mają swoje grzechy, duże, ale też mają jakieś jasne strony. Tak jak Kosakowski, który rzeczywiście potrafi się poświęcić, potrafi ugiąć się w końcu, czyli się zmienia. Zmienia się pod wpływem relacji z niejaką Judytą, którą poznaje właśnie w niesamowitych okolicznościach upadku i obrony miasta Bar. I tu mamy starcie dwóch bardzo mocnych charakterów w cudzysłowie złego, no, no chyba nawet nie w cudzysłowie złego Kosakowskiego i Judyty, która próbuje wyzwolić się z ram własnej wiary, własnych stereotypów i w zasadzie od pierwszego spotkania już zaczyna, zaczynają się zmieniać ich charaktery. No i zapraszam serdecznie na, na premierę. Magdalena Różańska, dobrze pamiętam. Tak. Jest Judytą, czyli też nowa aktorka w Zespole Teatru Polskiego we Wrocławiu. Panie Macieju, pan mówi jako ksiądz Marek do Judyty. Mówię ci, przyjdą burze i duchem twoim zatrzęsą, z drogi cię może zawrócą. Pan by to lepiej powiedział niż ja. Właśnie słucham, jak pan to mówi, bo i ja też nie chcę. Trupę pod robię. nogi mi rzucą jak garstką przeklętych kości, Idź córką i trwaj w miłości. Proszę pana, powiedział pan to tak naturalnie, jak ja bym chciał powiedzieć, <laughs> ponieważ ym, ten tekst jest tak napisany, że bardzo prowokuje do patosu do wejścia na jakiś cokół i głoszenia tych wszystkich właśnie prawd czy wieszczenia. To jest bardzo ciekawe. Wspomniał Pan o towiańskim i to on zdaje się ukuł e, e, o Żydach powiedzenia bracia starsi. I to dla mnie było zadziwiające. Na, tak właśnie często z, z Panem Jackiem Burszem, no, podpytywałem go. Jak to jest, że no, nasz stosunek do m, Żydów Dzisiaj nie chcę wchodzić w te nasze tutaj sprawy, żeby nie, nie zejść na politykę, no ale jest ogólnie wiadomy. Wtedy był niewiele się różniący, no może bym powiedział poza tym, że podniesiony do kwadratu. Jak to jest, że ten słowacki w księdzu Marku zobaczył kogoś, kto chce ratować ten kraj, odkupić, na nowo postawić? Na nogi. Rozliczyć się z kimś takim właśnie jak Kosakowski, czyli z tym dawnym szlachciurą, oligarchą, pieniaczem itd. Tak dalej, tak dalej I do pomocy bierze Żydówkę. I oni we dwójkę mają wyzwolić i na nowo ukonstytuować i wiarę, i ten naród nasz. No to jest, jest przedziwne i bardzo ryzykowne. I wtedy myślę... No i też bardzo ciekawe teraz, to prowokuje do wielu takich refleksji, jakby to mogło ciekawie wyglądać. To prawda. U Mickiewicza w księgach pielgrzymstwa można znaleźć sporo antysemickich akcentów, natomiast Słowacki rzeczywiście wynosił naród żydowski, jak zresztą wielu Polaków wtedy, bo to nie było tak, to nie jest tak, że Polacy antysemici i tak dalej, tylko były i takie i takie poglądy wobec tego narodu. Natomiast Słowacki tutaj widzi Taki naród wybrany i w Polsce, właśnie, tak. i wśród Żydów. I też to imię Judyta jest znaczące, bo w końcu to jest jedna z ksiąg niewielu, trzech bodajże ksiąg um, żeńskich w Biblii. Więc mamy tutaj te um, historie. Ale ja jestem ciekawy, jak ten ksiądz Marek dzisiaj brzmi, ponieważ Jacek Bond zdaje się, w opisie spektaklu napisał, że to jest teatr wojny i to jakiejkolwiek wojny. Czy ta wojna za naszą wschodnią granicą dość mocno wam rezonuje również w tym spektaklu. Na przykład ta wojna. No, myślę, że odniesienia są w obrazku dosyć oczywiste i chyba nie trzeba się też za bardzo będzie skupiać oglądając ten spektakl, żeby zrozumieć, że um, opowiadamy też trochę historię kolegów, braci z, ze wschodniej granicy. Um, natomiast nie jest to chyba takie jednoznaczne. Tutaj w tej formie wiersza, w, te, w, tej, w tym sposobie takiej archaicznej mowy ten współczesny obrazek z zburzonego miasta, nie wiem czy nie za dużo mówię pani Macieju. Nie. Wydaje mi się z jednej strony kontrastować z tym językiem, który próbujemy, którym próbujemy mówić. A z drugiej strony też e, równoważy właśnie jakąś tam, nie wiem, teatralność I, e, przyznam, przyznam, że jak przysłuchuję się, jak panowie o tym rozmawiałem o, o tym temacie, to zdałem sobie sprawę z tego, że jestem tak bardzo. E, e, przepraszam za słowo, wkręcony w, w postać Kosakowskiego w, w, w budowanie jeszcze relacji z Judytą z księdzem Markiem w szukaniu siebie i, i w, w, w trakcie tych jeszcze generalnych, które na, nas czekają, że w zasadzie chyba straciłem już jakiś taki zdrowy dystans do tego, żeby jakoś gdzieś trzeźwo o tym opowiadać. Natomiast wydaje mi się, że bardzo ciekawą wartością będzie właśnie zestawienie tego języka i nie wiem, próby zilustrowania współczesnego miasta zniszczonego przez wojnę. Macie kostium? Scenografia jest, nie wiem, epokowa, czy raczej taka uniwersalna? No, właśnie tutaj zastanawiam się, czy należy o tym mówić. Jutro pokażecie przed, przed na próbie prasowej jakiś fragment, więc to się okaże. Tak, tak. To znaczy, to znaczy nie, scenografia jest moim zdaniem próbą przedstawienia współczesnego miasta ze współczesnej wojny. Być może właśnie z, z miasta, nie wiem, Mariupol, Albo fragment ale, ulicy Zniszczenia. Albo Aleppo, jak pisał Jacek Bąż. Gdyby, tak. gdyby pewnie nie Ukraina, to pewnie byłoby to Aleppo. Gdyby nie Ukraina Aleppo, no, co dekadę Jasne. dzieją się jakieś bardzo ostre działania militarne. Kostiumy są też współczesne, mające znamiona przynależności kulturowej czy też szlacheckiej, jak w postaci Kosakowskiego. Chciałbym, żeby to było bardzo ciekawe wydarzenie i, i, i myślę, że, że może takie być. Są pewne też odniesienia do tej dawnej Polski, ale odniesienia. Nagle jakiś tam pas słudzki się pojawi, jakiś tam bogaty kobierzec, ale kostiumy są współczesne z elementami takimi dawnymi, tak byśmy powiedzieli. Czyli to, co pisze Jacek Bąż, dochowuje wierności myśli autora, szukając zarazem nowoczesnej formy ekspresji scenicznej. To nie są e, gołe słowa, że tak powiem. No nie, na pewno nie, ponieważ e, bardzo też e, pan Jacek jest bardzo wnikliwym takim e, obserwatorem i analitykiem i myślicielem. Poza tym jego e, wykształcenie polonistyczne też go bardzo mocno prowadzi w... w, w te sprawy związane z historią i literaturą i z historią. Także tu starał się i w rozmowach z nami, i też myślę z, z panem scenografem, z, z kompozytorem, absolutnie cały czas szukać odniesień, aluzji do współczesności i do, do, do czasów dawnych. No. Świetnego scenografa macie Robert Rumas. Natomiast ja jeszcze chciałbym zapytać na koniec, to co jest najważniejsze w tym Waszym spektaklu? Według Was oczywiście, wiem, że tam jest trudno z dystansem, ale no, naprawdę mnóstwo godzin też rozmawialiście z reżyserem, jak to ma wyglądać. Czy to jest ta sprawa jednak człowieczeństwa a ofiary? Czy może też, a może przede wszystkim fanatyzm? No i teraz właśnie. Znaczy, to, co też wspomniał pan Ernest, to znaczy, że on się w tej chwili koncentruje na tych, na tych relacjach takich ludzkich po prostu. I wydaje mi się, że one zawsze będą, na, powinny być na wierzchu i najważniejsze, a szczególnie w przypadku właśnie kosakowskiego Judyty, no bo tam ten związek jest no nieprawdopodobny. To są, to są potężne role. Ksiądz Marek jest tutaj postacią tytułową. A takimi głównymi rolami, naprawdę jeszcze fabularnie popychającymi do przodu, to jest właśnie kosakowski i Judyta, ich związek, ich jego działania. Ta kobieta jest przedziwna, jest fantastyczna. Natomiast wspomniał Pan o fanatyzmie. Na pewno ja nie będę chciał przedstawić pana Marka księdza Marka jako fanatyka, natomiast człowieka głęboko przejętego i przeświadczonego o, o prawidłowym kierunku swoich działań, e, które mają zmierzać do odnowy, odrodzenia tego kraju, piętnując wszystkie zaszłości, wszystkie przywary, wszystkie m, nasze. Mniej lub bardziej genetyczne, e, 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 genetyczne e, złe, no nie wiem, uwarunkowania, które przez, przez wieki e, historia tutaj, e, z nami porobiła. Także, także fanatyzmu nie, ale głęboko zaangażowanego człowieka współczującego innym i chcącego nowej Polski, nowego kraju po tym, co się wydarzyło, no po tej tragedii. To ja mówię o. o. Tutaj to też temat. warto dodać, że te sytuacje, relacje, które się zdarzają między bohaterami dramatu, dzieją się w bardzo specyficznych okolicznościach. To znaczy nie w dniu codziennym, kiedy wstajemy rano, pijemy kawkę i zastanawiamy się, jak spędzić dzień, tylko jest bardzo ostra sytuacja, bezdyskusyjna. Będzie atak, trzeba go odeprzeć. I wydaje mi się, że z naszej perspektywy bardzo trudno jest teraz ocenić, od którego momentu się tutaj zacznie fanatyzm, od którego do, a od którego, do którego momentu nie. I to jest chyba też siła tego, tego dramatu, tej sztuki, że te relacje dzieją się właśnie w takich okolicznościach. No bo tutaj możemy w zasadzie wrócić też do pytania, czy powstanie warszawskie miało sens. I jakie prawo mamy my to oceniać dzisiaj, tutaj sobie siedząc wygodnie na naszych krzesełkach, prawda? Znajdujemy się w odpowiednich okolicznościach, w konkretnej sytuacji, i czy my tutaj siedząc możemy wymyślić jakby? jak powinniśmy się zachować, czy tak naprawdę sytuacja zdeterminuje nasze zachowanie. Więc to jest też o tym opowieść. Mhm. Bo wiedz, córko, że wszystkie ci zbrodnie odpuszczone są na wieki wieków. A teraz i wieków. A co macie czynić? Czyńcie prędzej. Bardzo dziękuję Bo przychodzić do Pana i słuchać Pana. Ja z przyjemnością... Bardzo ładnie Pan to mówi. Już się nie mogę doczekać na to, jak Pan powie te słowa, Panie Macieju. Sobotę. Macie naprawdę sporo tekstu i to jest no, niezłe wyzwanie, zwłaszcza w dzisiejszym teatrze, bo Słowackiego rzadko się gra w teatrze, niestety. No, pan, Panie Macieju, powiedział parę razy zaledwie. Pan Ernest też drugie spotkanie ze Słowackim. Tak, Jacek Bąż, zdaje się, nigdy się wcześniej ze Słowackim nie spotkał na scenie. Choć to jest bardzo kategoryczne, ale w encyklopedii Teatru Polskiego nie widziałem mm -hmm. tego, tej pozycji, tego autora, a to przecież polski no, chyba Szekspir, można powiedzieć w pewnym sensie. No i też pan Jacek Bursz pracuje ze studentami nad no tak, Twórczości Słowackiego. Tak, a Słowacki, mimo tego, że wszyscy wiemy Słowacki, Słowacki, ale pan wspomniał właśnie o Szekspirze, on mógłby pretendować do miana kogoś takiego w naszej kulturze. A nie jest chyba aż tak dobrze znany i, i, i przedstawiany, jakby na to zasługiwał. To prawda. Bardzo jeszcze raz dziękuję. dziękuję Premiera bardzo. w Teatrze Polskim we Wrocławiu już w ten weekend. Dziękuję. Piosenka tygodnia w Radiu Wrocław Kultura.